Droga numer 44, Kołty nad Desną. Rejon o podwyższonym stężeniu adrenaliny i testosteronu z możliwością utraty życia. Około 10-kilometrowy odcinek drogi to efekt rozterek drogowców, podobny do potyczek polityków w lewo czy w prawo. Postawiono nawet unikalne tablice z podobizną kostuchy. W zasięgu ryku motocykli wznosi się zielony szlak. Zielone tunele osłaniają przed spalinami, a jedyne jednoślady w okolicy to rowery górskie. Blok skalny Sokolka, zdobyta od tyłu, gwarantuje widoki aplikujące balsam dla niektórych zmysłów, na przykład wzroku i słuchu, chyba że w dole ścigają się ze śmiercią motodawcy. Jest też opcja od przodu. Ponad 30-metrowy granitowo-krzemowy blok skalny to wyzwanie dla skałowłazów. Są powierzchnie, z których ześlizguje się mucha, a człowiek jest około 400 tysięcy razy cięższy od niej. Wypadki się zdarzają. To jedno z tych miejsc, co koi duszę i ciało, bogate witaminą D3.